Gość Radia Płońsk. Odliczanie do tegorocznych ferii zimowych rozpoczęte z bogatą ofertą. Zresztą jak co roku wyszło Miejskie Centrum Kultury w Płońsku i o jej szczegółach porozmawiamy z Jolantą Marzęcką, dyrektorem placówki. Tak naprawdę już w piątek zaczynamy kulturalne ferie, no bo na początek wystawa też Jolanty Caban. No właśnie, co będzie się działo na sam początek ferii? Jak rozpoczynamy kulturalne ferie w Płońsku? Kulturalne ferie w Płońsku rzeczywiście rozpoczynamy już 25. wernisażem prac pani Jolanty Caban i myślę, że to będzie dobry początek ferii. 27. w niedzielę zapraszamy, myślę, że na kolejny początek dobry ferii. Ania Broda z muzykami. Myślę, że fajny, klimatyczny koncert. Panią Anię już gościliśmy, więc wiemy, co sobą reprezentuje. Możemy też zaprosić i zapraszamy chętnie w poniedziałek na warsztaty z panią Anią. I te warsztaty akurat są płatne i zapisy. Warsztaty w 3 grupach wiekowych, także bardzo proszę o śledzenie tego w naszych informatorach i zapisy. Na to są zapisy. Zapraszamy na szereg warsztatów, warsztaty manualne, warsztaty malarskie, warsztaty krawieckie. Zapraszamy też do małego kina, co jest coś nowego, maluchowe kino w sobotę i w niedzielę, 3 niedziela, 9 sobota. Wyjątkowo w ferie też kino będzie czynne poniedziałki, wtorki, także to jest też taka nowość i bardzo proszę, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę też w naszym informatorze. Stały repertuar i te dni też tam są ujęte. 29 o 16 zapraszamy wszystkie dzieciaki na spektakl w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek i to będą przygody Ważniaka i Spółki. Myślę, że smerfna rodzina jest wszystkim znana, także zapraszam gorąco i wstęp na spektakl jest wolny. Kończymy 10 lutego balem karnawałowym. Dzieci od 16 do 18 w strojach. Myślę, że będzie to kolejna udana zabawa. W ubiegłym roku mieliśmy bal, cieszył się dużym powodzeniem. Zapraszamy w tym roku, będzie nam miło, jeżeli dzieci w przebraniu przybędą na ten bal. Każda nasza oferta jest, myślę, skierowana do dzieci i dorosłych, i młodzieży. Także każdy coś dla siebie, myślę, w tej ofercie feryjnej znajdzie, mimo że dorośli nie zawsze mają ferie. Te warsztaty, szczególnie w wakacje, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Co w tym roku szczególnego jest, bo to i pracownia krawiecka, malarska, artystyczna, no i właśnie to jeszcze te zajęcia muzyczne z Anią Brodą. Co na nie trzeba przygotować przede wszystkim? Z Anią Brodą tylko po prostu trzeba przyjść, mieć dobre nastawienie, dobry humor, no i wcześniej zapisać się na te warsztaty i no, uiścić kwotę pewną. Myślę, że 10 zł to, nie, to jest też jakaś symboliczna kwota. Natomiast panie nasze w pracowni Po co mi to, te warsztaty, część jest też płatna, ale są też warsztaty otwarte, bezpłatne i tu i są różne bloki tematyczne, więc bałwanek w 3D, nocna mozaika, zimowe ptaki, więc no, taka różnorodność tematyczna. Natomiast w pracowni krawieckiej te warsztaty odbędą się 2 lutego i to są takie warsztaty trochę rodzinne. Szyję z mamą, jak to sam tytuł warsztatów, więc zapraszamy mamy i z dziećmi do tego, żeby wspólnie coś w pracowni naszej Po co mi to uszyć. Jeszcze tylko jedno, no właśnie pani zaprasza z rodzicami, a czy jest możliwość po prostu zostawienia dzieci na tych warsztatach, czy zawsze musi być mimo wszystko opiekun? Nie, no na warsztatach szyję z mamą, no to raczej ta mama musi być, a na tych warsztatach nie. To jeżeli dzieci przychodzą na warsztaty, to zdarza się tak, że jeżeli rodzice chcą, to uczestniczą, jeżeli nie, to zostawia dziecko na czas warsztatów i dziecko jest pod opieką wtedy naszych pracowników. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.